Bardzo bym chciała. I myślę, że jest to ratunek dla naszej szkoły. To jest powrót do takiej relacji. Uczeń, nauczyciel, mistrz. Nie człowiek, który kieruje jakoś tam tym uczniem, wskazuje mu delikatnie, gdzie ma się iść. Nie, on ma być właśnie przykładem, on ma być wzorcem dla tych dzieci. Szalenie boli to, że w dzisiejszej Polsce właśnie niszczy się szkoły, zamyka się szkoły i zamyka się całą bardzo dobrą sferę koło tych szkół, czyli na przykład Młodzieżowe Domy Kultury w Krakowie, prawda? W krakowskich szkołach już nie ma żadnych zajęć dodatkowych, nie ma zajęć rozwijających. Tą lukę fantastycznie zapełniają Młodzieżowe Domy Kultury i należy to zniszczyć.